nie żyje uwielbiany ksiądz z jednej z parafii na południu Polski. Oficjalną wiadomość o śmierci przekazali pozostali księża oraz pracownicy hospicjum. Duchowny według wiernych był niezastąpiony i zawsze miał dla nich czas, pochylając się nad ludzką krzywdą. Miał 50 lat. Ksiądz odszedł niespodziewane, był jeszcze bardzo młody i nie skarżył się na poważne problemy zdrowotne. Informacja o jego śmierci sparaliżowała wiernych. Duchowny był poddany długiej reanimacji parafii ŚW. Benedykta w Tychach ogarnął smutek, zmarł uwielbiany ksiądz. Jeszcze w styczniu Andrzej Filuś obchodził swoje okrągłe, 50. urodziny. Był cenionym i szanowanym wikariuszem, który służył nie tylko w kościele, ale też oddawał swoje serce podopiecznym hospicjum. ŚW. Kaliksta i w Tychach. Niestety, 12 maja na teren kościoła w Tychach zostali wezwani ratownicy medyczni oraz policja. Długa reanimacja nie przyniosła spodziewanego efektu, a 50-letni ksiądz zmarł. Wezwanie dotyczyło akcji ratunkowej spowodowanej nagłym zatrzymaniem akcji serca. Na miejscu są już oczywiście służby ratunkowe oraz policja, która będzie badała, czy nie doszło tam do przestępstwa, jeszcze wczoraj w rozmowie z portalem Silesia24 mówiła ASP. Sztuka Barbara Kołodziejczyk. Ksiądz zostanie pożegnany w rodzinnej parafii wikariusz parafii ŚW. Benedykta w Tychach urodził się 27 stycznia 1970 roku. Na stronie kościoła możemy przeczytać, że pochodził z parafii Krzyża Świętego w Mysłowicach, a święcenia kapłańskie przyjął w wieku 26 lat, 11 maja 1996 roku. Wiadomo już, kiedy odbędzie się msza żałobna oraz pogrzebowa. 2. Msza święta żałobna za ŚP. K.S. Andrzeja będzie odprawiona w naszym kościele w czwartek 14 maja o godzinie 12. Ze względu na obowiązujące ograniczenia co do ilości osób uczestniczących w mszach będzie to Eucharystia z udziałem jedynie przedstawicieli grup działających w parafii. Msza święta pogrzebowa będzie odprawiona w piątek o godzinie 11 w Mysłowicach, w jego rodzinnej parafii, w kościele mariackim, czytamy na stronie parafii w Tychach. Księdza Andrzeja Filusia w osobnym wpisie na Facebooku pożegnali także pracownicy hospicjum. Źródło: Silesia24, Dziennik Zachodni.